Najstarszą relację o ustanowieniu Eucharystii zawdzięczamy właściwie dość dziwnej sytuacji. Mianowicie w gminach korynckich, a więc na terenie, gdzie nawracali się poganie, gdzie już sporo chrześcijan nie znało żydowskich obyczajów. Część z tych właśnie nawracających się pogan nie wiedziała jak się zachować w czasie ostatniej wieczerzy. I do nich Święty Paweł pisze napomnienia. Napomnienia, w ramach których przypomina to, co sam przejął. Że tej nocy, której był wydany, Chrystus wziął chleb i powiedział, to jest ciało moje, wziął wino, powiedział, to jest krew moja. Najstarszy opis ustanowienia Eucharystii sięga lat 50. I owo jest, to jest ciało, to jest krew. Staje się nie odtąd, ale już wówczas było podstawą wiary w obecność ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii. Ci, którzy nie potrafili się zachować, ci, którzy nie wiedzieli, jak się znaleźć w czasie sprawowania Eucharystii, doprowadzili do tego, że zostało spisane pierwsze świadectwo o jej istocie. Katolicka interpretacja Eucharystii zakłada, że w czasie jej trwania chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. Z punktu widzenia fizyki nic jednak nie ulega zmianie. Czy przeistoczenie nie jest jedynie metaforą, zaś chleb i wino symbolami obecności Chrystusa? Jak Państwo rozumieją to, co się dzieje podczas każdej mszy świętej? Zapraszamy do rozmowy z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Nasz numer telefonu to 22 453 57 75. Mail rozmownica@religia.tv i Skype rozmownica.religia. We wprowadzeniu padło słowo przeistoczenie, które chyba każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu słyszy, czy słyszał, choćby na katechizacji. Słowo, za pomocą którego opisujemy to, co się wydarza w czasie Eucharystii, opisujemy przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Jednak słowo to nie jest słowem pierwotnym, to znaczy ten język techniczny, tak by można określić, teologiczny, pojawia się stosunkowo późno w życiu Kościoła. Zanim to techniczne opisanie tego, co się dokonuje w przemianie, się pojawia, wiara jest, można powiedzieć, prostsza i koncentruje się na owym jest. To jest ciało, to jest krew. Jeżeli prześledzimy najwcześniejsze warstwy chrześcijańskiej tradycji, to odkryjemy bardzo prostą prawidłowość. Nawet jeżeli chrześcijanie nie mają żadnej gotowej interpretacji, żadnego modelu na wyjaśnienie tego, jak się dokonuje przemiana, to jednak od samego początku obecna jest wiara w to, że owo jest czymś więcej niż tylko metaforą. To znaczy, że kiedy Chrystus mówił, że to jest Jego ciało, że to jest Jego krew, to nie mówił tylko, że zostawia nam symboliczną pamiątkę, ale że zostawia siebie samego, że siebie samego udostępnia naszemu życiu poprzez celebrowanie Eucharystii. I ta wiara ożywia Kościół od samego początku, nawet jeżeli mamy wielką trudność ze znalezieniem sposobu na opisanie tego, co się rzeczywiście wydarza. Bo przecież podstawowe doświadczenie nasze jest takie, że z fizycznego punktu widzenia, gdybyśmy przeprowadzili dowolne analizy, to co po przeistoczeniu na ołtarzu się znajduje, niczym zasadniczo nie różni się od tego, co tam było chwilę wcześniej. Mamy zatem zasadniczą trudność.
Gdyby dosłownie uczniowie jedli ciało i pili krew, dopuściliby się kanibalizmu, co dla Żydów było nie do przyjęcia. Ten wpis z Facebooka nas podprowadza pod dylemat, który mamy. Z jednej strony ta dosłowność spożywania ciała i spożywania krwi wydaje się być szaleństwem. Szaleństwem, które nijak nie może się obronić. Czyżbyśmy byli kanibalami, czyżby sprawowanie Eucharystii prowadziło nas do tego, że karmimy się faktycznie ciałem i krwią. Jeżeli by przyjąć taką interpretację, to oczywiście zatrze nam się coś niezwykle istotnego, że tak naprawdę istotą spożywania ciała i picia krwi jest zjednoczenie z osobą. Że pozostawione ciało i pozostawiona krew to są sposoby, dzięki którym możemy się z Chrystusem zjednoczyć, dzięki którym On do nas przychodzi. Jeżeli przesadzimy z dosłownością, to znaczy dorobimy krwawe wyobrażenia do Eucharystii, to oddalimy się od podstawowej intuicji, która za jej sprawowaniem stoi. Ale jest też i druga strona. Jeżeli zaczniemy się oddalać w metaforę i mówić, że nic się nie wydarzyło, a ciało i krew są symbolizowane jedynie przez chleb i wino, które znajduje się na ołtarzu, to również się oddalimy. Oddalimy się od pierwotnej wiary. Zatem trzeba szukać drogi pośredniej, trzeba szukać wyważonej interpretacji, w której zachowamy coś z jednego i z drugiego. Przekonanie, że rzeczywiście prawdziwy, obecny jest Jezus Chrystus w swoim ciele i krwi, a jednocześnie, że ta obecność jest czymś innym niż prostym materialnym przeniesieniem fragmentów ciała czy części krwi Jezusa. Oczywiście to wymaga pewnego wyjaśnienia, także teologicznego. I tego wyjaśnienia chrześcijaństwo poszukuje po to, aby ostatecznie w średniowieczu posłużyć się tym modelem, którym wówczas opisywało świat, a więc złożenia z istoty i przypadłości. Każda rzecz, tak myślano wówczas, posiada swoją niezmienną istotę i posiada także te cechy, które się zmieniają, przypadłości. Najprostszy przykład to nasze starzenie się. Rodzimy się jako małe dzieci, rośniemy, zmieniamy się, łysiejemy, starzejemy się. Nasza tożsamość się nie zmienia, nasza istota się nie zmienia. Zmienia się to, co jest na zewnątrz, a więc przypadłości. Myślenie średniowieczne odwraca tą logikę i mówi, że w Eucharystii dokonuje się coś dokładnie przeciwnego. A mianowicie to, co normalnie jest zmienne, to, co normalnie się przemienia, pozostaje bez zmiany. Przemienia się natomiast to, co zwykle jest stałe i niezmienne. A więc istota ulega zmianie, a przypadłości pozostają. Dlatego chleb wygląda, smakuje, chemicznie składa się dokładnie z tych samych pierwiastków. Jest we wszystkim wyglądającym tak jak chleb. I to samo z winem. Natomiast zmienia się tożsamość tego czegoś. Ta interpretacja była oczywiście oparta na sposobie, w jaki wówczas rozumiano rzeczywistość. Niekoniecznie to jest oczywiste dla nas, niekoniecznie dzisiaj łatwo nam się przestawić na ten sposób myślenia. To jest jakieś wyzwanie do wiary.
Mamy naszego pierwszego gościa. Chciałem Państwu przedstawić pana Witka Wilka, który jest muzykiem, perkusistą. Czy się słyszymy? Tak, witam serdecznie. Kłaniam się. Słyszę. Wy mnie też słyszycie? Tak, słyszymy dobrze. To dobrze. Wyzwanie dla wiary. Wyzwanie dla wiary, tak? Eucharystia i obecność Chrystusa w Eucharystii. Czy mógłby Pan opowiedzieć o swoim doświadczeniu tego? Dobrze, bardzo chętnie się podzielę. Moje takie bardzo mocne doświadczenie, czyli po sytuacji mojego, już tak mógłbym powiedzieć, że nawrócenia, gdy w Biblii zobaczyłem, że jest żywy Bóg i to się zaczęło dziać od wieku 15 lat do 22, to był taki etap poszukiwania i coś się stało na przedostatnim roku poszukiwań żywego Boga. W wieku 21 lat, parę miesięcy po ślubie, to było w lutym 2001 roku, pojechaliśmy już z żoną. 4 miesiące po ślubie byliśmy. Moją żonę poznaliśmy w przedostatnim programie i dzieci, bo na Skype'ie byliśmy wtedy. Teraz jestem poza domem, więc dzwonię. Pojechaliśmy na kurs Jan ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i miałem bardzo wielkie oczekiwania i bardzo konkretne do Pana Boga. Prosiłem Go o to, żeby przekonał mnie, czy jestem w dobrym kościele. Co to znaczy, czy jestem w dobrym, czy rzeczywiście Kościół katolicki, ponieważ największym moim problemem w Kościele katolickim, czytając Biblię, była dla mnie Eucharystia na tamten czas. Nie rozumiałem, szczególnie, że jako ministra, jako młody chłopak też widziałem chleb przed i po przeistoczeniu, tak? Widziałem wino przed i po bardzo blisko, bo stałem obok kapłana i widziałem to w jego rękach i jako młody człowiek potrzebowałem znaku i dowodu na obecność Chrystusa. I co się stało? Ten kurs trwał 6 dni, te rekolekcje. I ostatniego dnia, w niedzielę, była ostatnia kończąca Eucharystia. Po niej była już tylko jedna konferencja, to był koniec kursu. I powiedziałem Bogu, że jak nie zrobi czegoś, że mnie nie przekona o swojej obecności w Eucharystii, to ja zmieniam Kościół, że prawdopodobnie zostanę jakimś protestantem. Jeszcze nie wiedziałem jakim, ale także bardzo moją wiarę oprę tylko na Piśmie Świętym. I co się stało? Muszę uczciwie powiedzieć, że nie wierzyłem w obecność Jezusa w Eucharystii. Byłem niedowiarkiem, jak święty Tomasz, tak? I co się dzieje na tej Eucharystii? Ja jestem taką osobą, że zawsze coś trzeba zrobić, to oczywiście chętnie, bardzo chętnie zrobię to, wystąpię, pojadę i tak dalej. I ksiądz mówi podczas mszy świętej, gdy już była część eucharystyczna, mszy świętej, liturgia stołu, że tak powiem, mówi do nas, słuchajcie, którzy uczestników, podejdźcie tak bliżej tutaj, staniecie wokół ołtarza na całą tą część, żebyście nie byli w ławkach, tylko tak blisko Pana Jezusa. Jak ktoś mnie gdzieś zaprasza, ja szybko wyskakuję, ale pech chciał, że koleżanka obok mnie stojąca nadepnęła mi na sznurówkę i ja upadłem na środku kaplicy. Wilk wywinął orła na środku kaplicy, więc musiałem się pozbierać. Ona oczywiście mnie przeprosiła, ale i poszła tam dalej. Ja musiałem buta zawiązać, bo się rozwiązał. Stałem. I okazało się, że wszyscy ludzie już stoją w półkolu wokół tego ołtarza i ksiądz rozpoczął już dalej modlitwę, więc ja jak podszedłem, żeby już nie przesuwać ludzi, stanąłem za nimi. I przypomniały mi się słowa, że pierwsi będą ostatnimi, bo właśnie jako ostatni doszedłem do tego ołtarza. I pierwszy raz to się wydarzyło w moim życiu. Po chwili ktoś z animatorów podszedł do mnie, był to Michał, położył na mnie ręce i delikatnie mówi do ucha, Witek, stań może tam z przodu koło twojej żony. W tym momencie patrzę, gdzie jest moja żona. Moja żona była najbardziej po prawej stronie, czyli na pierwszej pozycji z prawej, tak? Więc podchodzę, ale żeby żony nie przestawiać, stanąłem na pozycji przednią, czyli na zerowej. To mi się przypomniało, ostatni będą pierwszy. No i dochodzi już do samej komunii świętej i ksiądz mówi przed komunią. Ja cały czas nie wierzę w obecność Jezusa na świecie w sakramencie. Ksiądz mówi, że będzie jeszcze jedna nowość na tym kursie. Wtedy jeszcze nie było tak, że można było komunię przyjmować do rąk. Ale ksiądz mówi, że będziemy teraz, dzisiaj, żeby tak sam na sam poadorować Pana Jezusa, będziemy przyjmować Go na rękę. Ja sobie pomyślałem w duchu, no znowu coś wymyślił, ale dobra. Słowo Boże też mówi, że nie mamy być zgorszeniem dla innych, więc będę robił to, co inni. I powiedział tak, dzisiaj dostajecie ciało Pana Jezusa na rękę, po to, żeby każdy z Was osobiście mógł Go adorować. Mówi, jeśli jest adoracja w kościele, to jest jeden Pan Jezus na wszystkich, tak, adorujących. A tutaj będzie sytuacja jeden na jeden. Jeden Pan Jezus, jedna osoba. I tak bardzo blisko nas.
No i mówię, no dobra, niech tak będzie. No i tak ksiądz podszedł do mnie pierwszego, rozdając komunię, bo byłem pierwszy na pozycji zerowej. Podchodzi do mnie i kładzie mi, jak to dla mnie, opłatek na moje ręce. W momencie, gdy tylko dotknęło to mojej dłoni, zacząłem płakać. Ja normalnie duży facet, 20 parę lat, wtedy już miałem 25 lat, tak? Normalnie nie płaczę w takich sytuacjach. Zacząłem płakać. Po chwili mój płacz zaczął przemieniać się w szloch i pomyślałem, że coś się dzieje ze mną dziwnego. Więc schowałem głowę, żeby nikt nie patrzył na mnie, bo się wstydziłem tego, co się dzieje, ale nie mogłem tego powstrzymać. Sobie pomyślałem, że pewnie to się wiąże z tym opłatkiem na moje ręce. Więc mówię, popatrzę na niego i zaczynam patrzeć na ten opłatek na moje ręce i po chwili dzieje się coś, czego jakby, no, nie dowierzałem temu czemuś. Ten opłatek zaczął jakby falować na moje ręce, zaczął się ruszać i jak przecieram oczy, czy to nie przypadkiem te łzy, które spływają mi, zamazują obraz. Po chwili jakby z takiej mgiełki pojawia się na moje ręce, na tym opłatku, bardzo widoczna twarz Pana Jezusa w koronie cierniowej i widzę, jak, a to jest taki dynamiczny obraz, widzę głowę pochyloną, czyli nie tyle twarz, co bardziej głowę od góry w koronie cierniowej, tak by pochylona głowa była. Ale to się rusza, to jest taki obraz jak na filmie. Po chwili ta głowa się podnosi i Chrystus na tej twarzy jest jakby twarzą do mnie, twarzą w twarz, ale ma zamknięte oczy. I gdy je otworzył, to był taki moment, jakby ktoś mi wbił miecz w serce. Strasznie się jeszcze bardziej zgiąłem, jeszcze bardziej płakałem, ale zacząłem przyglądać się temu wzrokowi. Ten wzrok dokładnie patrzył na mnie, dokładnie patrzył w moje oczy. I widziałem w tej twarzy mnóstwo bólu, widziałem mnóstwo cierpienia w tej twarzy, ale widziałem też coś, co było o wiele większe od tego bólu i cierpienia. Zacząłem widzieć wielką miłość. I ta miłość zaczęła wypełniać moje serce, moje wnętrze, moje ciało. Zacząłem się czuć tak, jakby ktoś dotykał każdy milimetr sześcienny mego ciała, obejmował. To było coś niesamowitego. Czyli... Ja już jakby przestałem płakać, bo to mnie strasznie... Ta miłość mnie jakby... Nie wiem, czułem się najbardziej doceniony i najbardziej kochany w życiu. Nigdy ani wcześniej, ani później nie miałem takiej sytuacji. Ale to nie koniec. To się dzieje dalej. Więc już wiem, że to się wiąże z tym obrazem. Ja sprawdzam, czy to uszczypnąłem się w rękę, czy mi się to nie wydaje, ale ten obraz jest dalej na mojej dłoni. Ja stoję, patrząc w kaplicy, stoję po prawej stronie kaplicy, w Zabrzu dokładnie, w Zabrzu, w Biskupicach, w kaplicy, w takim małym domku, gdzie były te rekolekcje. I stoję, czyli jak jestem, znaczy klęczę, czyli klęczę prawą stroną moją do ołtarza, można powiedzieć, a po lewej mam resztę ludzi, moją żonę i następnych ludzi. I z prawej strony, patrząc na Chrystusa, dalej patrzę na ten opłatek, z prawej strony słyszę głos od tabernakulum, męski, delikatny głos. To nie była dla mnie nowość, bo już zdarzyło mi się parokrotnie, że Jezus do mnie coś powiedział, czy Bóg Ojciec, mocą Ducha Świętego, nie, ale fizyczny głos. To nie, że słyszę głosem serca. Mam kiedyś, pamiętam, wywiad z księdzem Pawłukiewiczem, że my to jakoś wewnętrznie słyszymy. Nie, normalnie, werbalnie. Z prawej strony dochodzi do mnie głos, odwróciłem głowę. Jakby na ścianę, patrząc w tabernakulum, już wiedziałem, że to jest głos Boga i mówi do mnie, nie bój się, nie lękaj się, to ja jestem. I mówi do mnie dalej, moja, nie bój się, nie lękaj się, twoje zbawienie dokonało się 2000 lat temu. Ja umarłem na drzewie krzyża i dalej mówi do mnie bardzo ważną rzecz. Krocz dalej tą drogą, którą kroczysz. Twoja prawica wskaże ci wielkie dzieła. Moja ręka cię ochrania i na końcu mówi, nie musisz już zasługiwać na moją miłość. Nie musisz zasługiwać, bo ja umarłem za każdy twój grzech 2000 lat temu. Ja chciałbym wrócić do tego doświadczenia, tak? Miłości. Nie? Bo być może to jest do pewnego stopnia też istota w ogóle naszego myślenia o Eucharystii. To znaczy, on się nam daje, żebyśmy mogli... My dawać się dalej. Nie? Żeby ten łańcuch miłości mógł dalej iść. Bo w sumie ta miłość jest niemożliwa dla nas do pewnego stopnia, dopóki nie zostaniemy napełnieni. No zdecydowanie tak jest. Zdecydowanie tak jest. Zresztą przysłowie mówi, z pustego i Salomo nie naleje. Czyli my musimy doświadczyć, żeby móc dawać. Nie?
często zobaczyłem ludzi w swoim życiu, widzę, bo się zajmujemy głoszeniem Ewangelii i to jest jakby nasze takie pierwsze powołanie. Poza no, gram, bo muszę zarabiać na rodzinę, na życie, tak, ale głównie nasza rodzina zajmuje się głoszeniem Ewangelii już po całym świecie. I właśnie co się dzieje? Zobaczyłem, często ludzi poznawałem i sam widziałem, że taki byłem, że głoszenie przymnażało mi chwały kiedyś wcześniej. Czyli ja wychodziłem, żeby się dowartościować. O, ja stanę przed 1000 czy przed 2000 ludźmi, ja powiem. O, są na mnie kamery zwrócone, ludzie mnie słyszą, podziwiają. A od tego momentu, od 2001 roku, wszystko się zmieniło. Ja pamiętam, jakie słowa powiedziałem po tym doświadczeniu. Bo potem Bóg mi jeszcze pokazał właśnie wszystkie momenty, kiedy ja próbowałem zasługiwać, nawet w relacji z Nim, w relacji z ludźmi. Pokazywał mi obrazki takie przed tym, przed oczami. Dziękuję, dziękuję bardzo, tak? Za rozmowę i za świadectwo. I do usłyszenia ewentualnie kiedyś w przyszłości. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się spotkać i porozmawiać. Chrystus daje się nam w swoim ciele i w swojej krwi. I chyba istotne jest to, żeby akcent nie padał na ciało i krew. On się daje jako osoba. I chodzi o zjednoczenie z Nim, nie tylko o spożywanie. Bo spożywanie jest tylko środkiem, a celem jest zjednoczenie. Zjednoczenie. Bóg chce dosięgnąć człowieka. Chce z nami być, chce z nami się jednoczyć, chce uczestniczyć w naszym życiu. Eucharystia, zdaje się, jest punktem dojścia, miejscem, w którym Bóg nas dosięga najgłębiej. Ciało i krew, chleb i wino, wszystko to mówi o naszej codzienności. Mówi o tym, co jest esencją naszego życia. I w to Bóg chce wejść, w tym chce być obecny. Czy ma sens mówienie o przemianie bez przemiany? Czy składane na stole ofiarnym chleb i wino mają szansę na przemianę w krew i ciało Chrystusa bez przemiany naszego życia? Czy tak naprawdę wierzymy w to, że podczas mszy świętej dokonuje się ta przemiana? Czy jest tylko czystą metaforą? Ciekawi jesteśmy Państwa opinii, przemyśleń. Zapraszamy do rozmowy. Mają Państwo do dyspozycji telefon, mail, Skype. Prosimy wybrać dla siebie najdogodniejszą formę komunikacji. Doszedł do nas mail, który mówi: księże Grzegorzu, racja, nie można tego nazywać kanibalizmem, ale jak się ma do tego, że prawdziwa jest obecność Boga żywego? Na przykład cud w Lanciano. Oczywiście cuda eucharystyczne, te, które znamy, których jest co najmniej kilkanaście, one w jakiś sposób zdają się potwierdzać, czy naprowadzać naszą wiarę na rzeczywistość obecności ciała i krwi Chrystusa. Jednak one zawsze ostatecznie nie są w stanie zastąpić wiary. Także to doświadczenie, o którym słyszeliśmy w świadectwie, ono może dotknąć pojedynczego człowieka i jego na wiarę naprowadzić. Natomiast ostatecznie zawsze stoimy przed koniecznością przyjęcia w wierze tego, co tradycja Kościoła, doświadczenie pierwszych chrześcijan nam przekazało. A więc takiego rozumienia Eucharystii, które nie jest weryfikowalne jednak w sposób empiryczny. Eucharystia jest kwestią wiary. Przy czym to, czy Chrystus jest obecny, nie zależy od naszej wiary. Natomiast to, czy będziemy mogli owocnie, to brzydko zabrzmi, skorzystać z Jego obecności, z Jego przyjścia, to już zależy od tego, jak przyjmiemy. Mamy kolejny telefon. Łączy się z nami pan Ryszard. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja bym chciał nawiązać do tego, co ksiądz powiedział, że
przemiana eucharystyczna przeczy prawom fizyki. Otóż moim zdaniem po zmartwychwstaniu Pan Jezus posiadał ciało uwielbione. Wiadomo, że pojawiał się, znikał, przechodził przez zamknięte drzwi, więc samo to już przeczy prawom fizyki, więc nie możemy mówić, że ciało i krew Chrystusa podlega normalnym prawom fizyki. I drugie spostrzeżenie, wszyscy jesteśmy chrześcijanami, więc wierzymy w to, że Bóg stał się człowiekiem. Dla mnie tak samo dziwne jest wcielenie, jak przemiana eucharystyczna. Jeżeli Bóg był tak wielki, że mógł się stać człowiekiem, dlaczego nie może stać się tym kawałkiem opłatka albo winem? Bardzo dziękuję. Mnie chodziło bardziej o tą stronę związaną z chlebem i winem, to znaczy to, co się dzieje z Chrystusem, zwłaszcza po zmartwychwstaniu w Jego ciele uwielbionym, to rzeczywiście wymyka się fizyce, bo wchodzimy już w przestrzeń ostatecznego spełnienia człowieczego losu tego ciała, które będzie ciałem uwielbionym. Natomiast bardziej mi chodziło o to, że chleb, który się przemienia, wino, które się przemienia, po przemianie nie zmienia fizycznych właściwości. Tutaj mamy problem. To znaczy, tego się nie da w żaden sposób uchwycić. Oczywiście, jeżeli patrzymy z punktu widzenia wiary, to sprawa nawet jest prosta. Im większa wiara, tym ona jest prostsza. Natomiast problem fizyczny zostaje. Jakiejkolwiek aparatury byśmy nie użyli, to analizując przeistoczone postaci, zawsze będziemy wracać do tego, że nie da się stwierdzić, że one przestały być chlebem, przestały być winem. Tu już domaga się to od nas odpowiedzi wiary. Natomiast chciałem wrócić do wątku jeszcze, który wcześniej nam się już pojawił. Mianowicie spożywanie nie jest kresem Eucharystii. Znaczy nie jest centrum Eucharystii. Centrum jest zjednoczenie z Chrystusem, które ma prowadzić do przemiany mojego życia ostatecznie. I jeżeli by sięgnąć do ojców Kościoła, którzy zresztą nieraz bardzo, bardzo dosłownie pewne wątki interpretowali czy rozwijali, odnajdziemy taki wątek bardzo naturalistyczny, związany właśnie ze spożywaniem i ze zjednoczeniem, a mianowicie jak przebiega to zjednoczenie z Chrystusem. Otóż to, co spożywamy, staje się częścią naszego ciała. To, co spożywamy, zostaje wbudowane w nasz organizm. Zatem Eucharystię spożywając, my wbudowujemy Chrystusa w nasze ciało wręcz. Mamy kolejny wpis z Facebooka. Myślę, że na przemianę naszego życia jest szansa dzięki przemianie dokonującej się na ołtarzu. I o to właśnie chodzi. Chrystus wbudowuje się w nasze życie. Jasne, że to myślenie, które się pojawia u niektórych ojców Kościoła, tak bardzo związane z fizycznością, jest być może ciut przesadzone, ale przez to przerysowanie właśnie zwracają oni uwagę na to, co jest istotą sprawy. Tak jak to, co jemy i pijemy, w nas się przemienia, tak i my przemieniamy się w ciało Chrystusa. I tu dochodzimy do kolejnego wątku. Dzięki temu zjednoczeniu, dzięki zjednoczeniu poprzez spożywanie ciała i picie krwi, my się stajemy jednym ciałem. Eucharystia tworzy Kościół. Znaczy dzięki temu, że jednoczymy się z Chrystusem, jednoczymy się także między sobą. W związku z tym to jest wyzwanie także dla naszej codzienności, dla naszego życia. Jak żyć po przyjęciu Chrystusa. Oczywiście chodzi o to, aby przedłużać Jego miłość. Chrystus, który
staje się obecny na ołtarzu, to jest Chrystus, który przeszedł przez śmierć. Ten, który wydał za nas życie. Jeżeli przysłuchamy się słowom przeistoczenia, to jest ciało za nas wydane i krew za nas wydana. Zatem w Eucharystii uobecnia się tajemnica oddania życia z miłości. I to naprowadza nas jakby na to, do czego Eucharystia nas ostatecznie ma uzdolnić. Spożywając ciało Pańskie, ja otrzymuję moc do tego, aby samemu być zdolnym do wydania życia za drugiego. Do naśladowania tego gestu Chrystusa, który w Eucharystii zostaje uobecniony i udostępniony mojemu z kolei doświadczeniu. A to wydanie życia za drugiego to jest właśnie coś na tyle trudnego, na tyle niemożliwego wręcz, że bez napompowania się życiem Chrystusa ja mogę nie być w stanie tego zrobić. Zatem spożywanie ciała i spożywanie krwi to jest korzystanie z pokarmu, który ma umożliwić mi czynienie tego, co inaczej nie byłoby możliwe. Pojawił się kolejny mail. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć tajemnicy Eucharystii. Zresztą Bóg tego od nas nie oczekuje. Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie, a nie bierzcie i rozumiejcie. Zdecydowanie to prawda, ale jednocześnie musimy próbować rozumieć, bo inaczej nie jesteśmy w stanie na przykład zobaczyć konsekwencji, zobaczyć wyzwań, które przed nami stoją. I nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć daru, który jest nam udzielony. A jeżeli nie rozumiemy, że otrzymaliśmy, jak wiele otrzymaliśmy, to i z dziękczynieniem może nie być wtedy najlepiej. My nie jesteśmy w stanie przeniknąć tajemnicy, to prawda. Natomiast trochę Chrystus opowiedział, trochę opowiedzieli apostołowie i to daje nam możliwość wglądu do pewnego stopnia w to, co się wydarzyło i w to, czego jesteśmy uczestnikami, kiedy sprawujemy Eucharystię. Jeżeli wrócić jeszcze do tej intuicji związanej z ojcami, to że przemieniamy się powoli w Chrystusa poprzez spożywanie Eucharystii, to możemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Chrystus, który się udziela, to jest ten Chrystus, który powstał z martwych, który jest już w rzeczywistości, która jest tą, do której zmierzamy, a więc ostateczną rzeczywistością. Jeżeli Jego ciało i Jego krew to są już ciało i krew przemienione i te, które więcej nie umrą, to ilekroć spożywamy Eucharystię, to zbliżamy się także do tego wymiaru, do którego kiedyś przejdziemy, do rzeczywistości zmartwychwstania. I jeżeli prześledzimy Nowy Testament pod kątem tego, co on nam mówi o Eucharystii, to prędzej czy później trafimy na 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. 6 rozdział Ewangelii Jana, który właściwie jest najbardziej zaawansowaną, najbardziej rozwiniętą teologią mówiącą o znaczeniu Eucharystii w całym Nowym Testamencie. Święty Jan nie opowiada o ustanowieniu, nie przytacza słów Jezusa, bierzcie i jedzcie. Natomiast daje całą długą mowę, dialog Chrystusa z uczniami na temat chleba życia. Ten chleb życia, który otrzymujemy, to jest ciało Chrystusa i tylko ci, którzy będą spożywać z tego chleba, będą mogli mieć życie. Zdaje się, że nawet tutaj w dekoracji gdzieś widziałem to zdanie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Zatem od samego początku chrześcijanie także doświadczają tego, że Eucharystia ich wyprojektowuje, wysyła, odsyła, wręcz skierowuje, przenosi prawie
do rzeczywistości ostatecznej, do rzeczywistości, do której zmierzamy, do rzeczywistości zmartwychwstania. Mamy kolejny telefon. Pani Ewa się do nas dodzwoniła. Szczęść Boże, czy słyszymy się? Szczęść Boże, tak. Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, że miałam takie doświadczenie. Byłam na rekolekcjach i akurat w tej części rekolekcji chodziło o to, żeby konkretnie powierzyć swoje życie Panu Bogu. No jakoś musiałam ofiarować. A ja zamiast skupiać się na tym temacie, ciągle myślałam, że źle przeżywam Eucharystię. Ciągle to ze mną chodziło, bo wydawało mi się, że no, nie potrafię tak jak na przykład ojciec Pio, który tak mocno przeżywał, tak długo odprawiał muszę, płakał, sobie myślę, no w ogóle beznadziejnie przeżywam tę Eucharystię i ciągle skupiałam się na tym. I tak sobie myślałam, czy ja jestem na tych rekolekcjach, czy ja jestem, zajmuję się tym właśnie, o czym mówiłam na początku, co było celem, żeby oddać swoje życie Panu Bogu, czy właśnie skupiłam się na tej Eucharystii. A później na koniec kupiłam książkę, jakąś tam wybrałam najtańszą, byle autor mi pasował, bo chciałam poprosić autora o autograf. A z autografem mi się nie udało, za to przeczytałam stopkę, czy tam jak to się nazywa, na końcu książki, na okładce, taki skrót. Więc przeczytam. Trud wiary w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest paralelny do trudu bezwarunkowego powierzenia całego swojego życia Bogu i tylko Jemu. Także się bardzo ucieszyłam, że no, nie marnowałam czasu na tych rekolekcjach, że jakoś Pan Bóg jakby podpowiadał mi, no, czym mam się zajmować. Dziękuję. Serdeczne dzięki. Eucharystia jest podstawowym świętowaniem chrześcijan, w związku z tym jakby to jest jedna z najważniejszych spraw codzienności naszej wiary. To znaczy to jest moment, kiedy chrześcijanie się zbierają na modlitwę. To jest moment, kiedy chrześcijanie zbierają się na uwielbienie Boga. W związku z tym tutaj dotykamy samego centrum naszej wiary. Ciągle oczywiście będzie chodzić o wiarę. My byśmy chcieli wiedzieć, my byśmy chcieli mieć dowód, my byśmy chcieli mieć możliwość weryfikacji. Chrystus oczekuje od nas kroku w wierze. Ciało i krew Chrystusa, czy chleb i wino? Co znajduje się na ołtarzu podczas Eucharystii? Czy następuje przemiana? Czy to tylko metafora? Symbole obecności Chrystusa. To tylko niektóre z pytań zadawanych podczas dzisiejszego wieczoru. Prosimy wykorzystać ostatnie minuty na kontakt z nami. 22 453 57 75 to numer telefonu do studia. rozmownica@religia.tv to adres mailowy i rozmownica.religia to adres Skype'a. A jeśli już uwierzymy? No a jeśli już uwierzymy, to istnieje szansa, ale też niebezpieczeństwo, że zostaniemy porażeni tą świadomością. Jeżeli uświadomimy sobie, wobec czego stajemy. Chciałem Państwu przeczytać dwa z maili, które do nas dotarły. Może nie tyle wierzę, ile wiem, że tak jest. Tak po prostu przyjmuję. Może dlatego tak często mam problem z przyjęciem komunii. Podobno to pokusa, tak usłyszałam. Niemniej jednak jest mi naprawdę ciężko przyjąć komunię, czując, jak bardzo nie jestem godna, aby on do mnie przychodził w ten sposób. I drugi. Jeden z protestantów powiedział kiedyś, że gdybyśmy my, katolicy, wierzyli prawdziwie, że prawdziwie na ołtarzu jest ciało i krew Chrystusa, to byśmy do końca kościoła na kolanach szli. Warto się nad tym zastanowić. I to jest prawda. To znaczy, im bardziej będziemy świadomi tego, że stajemy wobec dającego się nam Chrystusa, tym bardziej może się w nas rodzić poczucie niegodności. Ale to jest związane właśnie z faktem, że Bóg nam się udziela. Wrócimy za chwilę do tego wątku. Teraz mamy kolejny telefon. Pani Teresa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Ja mam takie pytanie, które mnie już od pewnego czasu gnębi. Proszę mi, ojcze, odpowiedzieć, jak to jest z osobami chorymi, z osobami, którym brak jest świadomości, z osobami, które mają porażenie mózgowe i księża odmawiają im pierwszej komunii świętej. Do końca przecież nie wiemy, czy te osoby, będąc nawet nieświadome, mając podany sakrament, jaki one mają kontakt, a jednak zdarza się, że tym osobom się odmawia. No, nie umieją mi nawet niektórzy księża na ten temat, że są to indywidualne podejście księży. Jak ten problem rozwiązać? Bo znam na przykład dziewczynkę z porażeniem mózgowym, której księża odmówili, bo jest nieświadoma. No, to nie zwierzątko, to człowiek. Myślę, że to jest bardzo poważny problem, o którym się w ogóle nie mówi. Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest o tyle trudna sytuacja, że zasadniczo zakładamy, że świadomość, która powinna być do przyjęcia komunii, powinna pozwalać na odróżnianie właśnie ciała Chrystusa od zwykłego chleba. A to oznacza, że w przypadkach wątpliwych ktoś musi podjąć decyzję, to znaczy decyzję co do możliwości rozeznania tego na przykład chorego dziecka. I to są strasznie trudne decyzje, bo jakby nie ma do końca możliwości sprawdzenia rzeczywiście, czy wystarczająca świadomość występuje. Ja mogę tylko jakby z prywatnego już bardziej nawet punktu widzenia prosić wszystkich, aby nie zamykać drogi. To znaczy myślę, że mniejszym ryzykiem jest udzielenie komunii zbyt często niż nieudzielenie jej wcale. To znaczy tu jednak jeżeli wierzymy, że Chrystus przychodzi do człowieka, to nawet jeżeli ten go przyjmuje nie najlepiej, nie w pełni tego, co by było możliwe, to jednak go przyjmuje. To jest z trudem tylko rozstrzygalne w poszczególnych przypadkach, to jest prawda. Natomiast tu wracamy do tego wątku, który był przed telefonem, mianowicie naszej godności. Gdyby Chrystus oczekiwał od nas, że będziemy bez grzechu od początku do końca, że nie będziemy tylko grzesznikami, którym przebaczono, że przestaniemy być ułomni, słabi i czasami pokrętni, czasami bardzo wredni, to pewnie w ogóle by nam się nie dał. To jest prawda, że za każdym razem, kiedy przystępujemy do Eucharystii, powinniśmy przyjrzeć się swojemu sumieniu. To już święty Paweł na to zwracał uwagę w tym liście do Koryntian, o którym mówiłem na początku, że ktokolwiek przyjmuje ciało i krew niegodnie, śmierć własną gotuje. Te słowa są niezwykle mocne u świętego Pawła, jedne z najmocniejszych. Ale jest też i druga strona. Znaczy Chrystus przyszedł do nas i umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. I to nas upoważnia do tego. To dar nas upoważnia do tego, żebyśmy go przyjmowali. To nie jest nasz pomysł, to nie my sięgamy, to nie my uzurpujemy sobie prawo do spożywania. To Chrystus nam się udzielił. I mamy kolejny telefon. Pan Czesław dzwoni do nas. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Ja chciałem zadać takie pytanie. My w Kościele katolickim przyjmujemy Komunię Świętą pod postacią chleba. I chciałem się zapytać, dlaczego my nie przyjmujemy Eucharystii pod postacią chleba i wina, ponieważ no, wszyscy ewangeliści piszą: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja nowego i wiecznego przymierza. Czyli w krwi zostało zawarte nowe przymierze. I ja myślę, że stąd też wynika taka niezbyt mocna nasza wiara, bo po prostu nie pijemy krwi, a krew daje moc i nas wiąże nowym przymierzem. Zresztą jest to nawiązanie do przymierza Mojżesza, który też we krwi złożył przymierze
swoje z ludem. I dlatego sądzę, że no dziwi mnie to, bo ja bardzo odczuwam brak przyjmowania Komunii Świętej pod dwoma postaciami. Zgadzam się, nie zgadzam, znaczy z jedną rzeczą się nie do końca zgadzam, a mianowicie z kwestią przymierza, to znaczy przymierze zostało zawarte w krwi Chrystusa raz na zawsze, nie trzeba go poprawiać, to znaczy Eucharystia go nie powtarza i nic do niego nie dodaje, więc to, czy my przyjmujemy krew, czy nie, to przymierze jest zawarte i tutaj jest spokój, natomiast to jest niezwykle istotny głos, dlatego że rzeczywiście na płaszczyźnie znaku nam się gubi połowa Eucharystii, w tym sensie, że nie połowa Chrystusa, ale połowa tego pełnego znaczenia chleba i wina rzeczywiście. Sytuacja wygląda w ten sposób, że właściwie ze względów praktycznych w Kościele rozpowszechniło się udzielanie komunii pod jedną postacią. Także dlatego, że przechowywanie drugiej postaci, przechowywanie krwi pańskiej było skomplikowane, było narażone na bardzo wielkie możliwości no, i rozlania, i sytuacji, których chciano unikać, a także prościej rozdaje się sam chleb. Jeden z soborów średniowiecznych zdefiniował to, że pod każdą postacią jest cały Chrystus, w związku z tym odtąd jakby dość spokojnie podchodzono do tego już w Kościele katolickim, że można udzielać komunii pod jedną postacią, pod postacią chleba, ale też w niektórych przypadkach pod postacią wina. Natomiast od jakiegoś czasu już jest możliwość udzielania komunii pod dwoma postaciami na każdej Eucharystii. W różnych diecezjach mogą być różne uregulowania, dlatego że od biskupa miejsca zależy, czy swoim prezbiterom udzielił pozwolenia na podejmowanie takiej decyzji za każdym razem. Więc właściwie teraz to jest kwestia jakby przejścia przez taki opór praktyczny, bo właściwie w tej chwili jedyna bariera to jest bariera praktyczna i bariera przyzwyczajenia. Bo moglibyśmy już zwłaszcza w Eucharystii w tygodniu, tam gdzie jest nieco mniej ludzi i nieco mniej komunii rozdawanych, za każdym razem udzielać komunii pod dwoma postaciami, to jest prawda. Mamy kolejny telefon, pan Marian się do nas dodzwonił. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Tak? Chodzi mi o taką sprawę, żeby to w pewnym sensie przybliżyć, bo jest takie powiedzenie, że to, co zjesz, tym się stajesz. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy my patrzymy na ten biały chleb, to kiedy my go przyjmujemy do siebie, to następuje takie przyjęcie, przeistoczenie w naszym ciele tego Chrystusa. I wydaje mi się, że tu jest właśnie ta tajemnica, że my nie popełniamy, że tak powiem, ludożerstwa, tylko normalnie przyjmujemy materię, którą sobie wyobrażamy, że jest tym Chrystusem. Nasza wiara w naszym organizmie powoduje właśnie, że cząstka Chrystusa jest w nas. I kiedy z całej tej hostii my przyjmiemy w naszym organizmie wszystko, to tej cząstki Chrystusa jest w nas więcej. I źle się dzieje, że my podchodzimy do komunii po przyjęciu pokarmu, niektórzy nawet jeszcze piją wino tam czy jakieś inne, powiedzmy, napoje. I to troszeczkę tak jakby odsuwa od nas to całkowite przyjęcie ciała Chrystusa. Dziękuję bardzo, ale trochę chyba poszliśmy za bardzo w chemię tutaj. To znaczy, to nie od procesów trawiennych zależy to, jak bardzo się z Chrystusem zjednoczymy. To jednak jest poprzez przyjęcie materialne, przyjęcie przez wiarę w dużej mierze. W związku z tym ja bym tutaj bardzo ostrożnie podchodził do tego takiego bardzo fizykalnego podchodzenia ilościowego, że im doskonalej spożyjemy, tym, czy strawimy, tym doskonalej się zjednoczymy. To jest
ciut chyba bardziej na poziomie osobowym niż na poziomie fizycznym. Oczywiście fizyczność ciała jest tutaj fundamentalna. I myślę, że tym wątkiem warto zakończyć. To znaczy, jeżeli my się chcemy zjednoczyć z osobą, to ona musi dla nas jakoś być obecna, jakoś się uprzystępnić. Normalnie jest to obecność ciała, widoczna, dotykalna. Chrystus, odkąd nie jest już obecny na ziemi, odkąd wstąpił do nieba, nie jest w ten sposób dostępny. Nasze zjednoczenie z Nim, zatem jakby z punktu widzenia zwykłego ludzkiego doświadczenia, jest trudne. Chleb i wino, które stają się ciałem i krwią Chrystusa, stają się dla nas obecnością Chrystusa, dzięki której my możemy się z Nim jednoczyć. I to jest istota sprawy. Wróćmy jeszcze do maili, bo jest taki, który chyba warto przeczytać. Szanowny Ojcze, ja to widzę przez analogię z człowiekiem zakochanym. On ma ciało i krew takie same jak przed zakochaniem, a przecież wszystko w nim wypełnione jest miłością. Chemiczny skład nie jest w stanie wyrazić tajemnicy. Być może rzeczywiście musielibyśmy zacząć szukać analogii poza światem fizycznym, żeby opisać to, co się wydarza w Eucharystii. Poszukać bardziej właśnie w doświadczeniach najgłębszych, które mówią o tym, jak jesteśmy ludźmi, mówią o miłości, mówią o wierności, o wydawaniu życia za drugiego, o tych sprawach zupełnie podstawowych. Już na sam koniec, chyba ostatni wątek, o którym warto powiedzieć. Ten Chrystus, który się udziela w Eucharystii, to jest żyjący na wieki wieków. I można powiedzieć tak, że ilekroć przyjmujemy Eucharystię, ilekroć wystawiamy się na działanie żyjącego, to zostajemy zarażeni Jego życiem. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jak wirus, ale jeżeli przyjmujemy w siebie w Chrystusa, to On będzie w nas działać. Jeżeli na to działanie Mu pozwolimy, jeżeli poprzez naszą miłość, nasz wysiłek, naszą współpracę będziemy próbować otworzyć swoje serce i je przemodelować na wzór Jego, to On będzie współdziałał, to On będzie wzmacniał każdy nasz wysiłek w tym kierunku. I ostatecznie chodzi o to, żebyśmy się przemienili w Chrystusa. I tak dochodzimy do wątku, który jest szczególnie drogi teologii wschodu, trochę na zachodzie gdzieś się może zagubił, a mianowicie przebóstwienia. Jeżeli Bóg się do nas zwrócił, jeżeli Bóg do nas przyszedł jako człowiek, jeżeli ten Bóg, który do nas przyszedł jako człowiek, zostawił się w Eucharystii, abyśmy Go spożywali, to ostatecznie ma nas zmienić, ma nas ukształtować na wzór Chrystusa. Tak, abyśmy się do Niego jak najbardziej upodobnili. Tak, abyśmy kiedyś mogli razem z Nim przebywać w tym, co nazywamy niebem. W pełnym zjednoczeniu, w pełnej chwale. Ilekroć przyjmujemy Eucharystię, coś z naszego życia zostaje przemienione w Chrystusa. Coś z naszej miłości zostaje wzmocnione w miłość Chrystusa. Coś z naszej zdolności do poświęcania się zostaje przemienione w ofiarę Chrystusa. Warto do tych podstawowych myśli wracać, ilekroć przystępujemy do komunii, ilekroć uczestniczymy, sprawujemy jako Kościół Eucharystię. Wtedy za każdym razem Chrystus daje się, wydaje się w nasze ręce. Od nas już potem zależy, co z Nim zrobimy, jak bardzo pozwolimy się porwać, jak bardzo pozwolimy przemieniać naszą codzienność. To jest chleb, to jest wino. To są najbardziej podstawowe pokarmy. To, co jest sednem naszej codzienności, zostaje przez Boga wzięte
i przemienione. Oby to się stało udziałem Państwa, oby to się stało sednem naszego życia wiary. Mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa ułatwi części naszych widzów uczestniczenie w Eucharystii. Rozstajemy się do poniedziałku. Ksiądz Grzegorz Kudlak zaprosi na rozmowę o trudnym dzieciństwie, a dokładniej o rodzicach, którzy swoim dzieciom zadają ból. I to nie tylko ten fizyczny. Dobranoc.